Witajcie w nowym vlogu. Dużo czasu nie minęło od ostatniego vloga. Vlogmasa w sumie, ale tak jak obiecałam, będę nagrywała dla Was częściej vlogi. No i dzisiaj mamy dzień 31 grudnia. Dzisiaj mamy Sylwestra, więc pokażę Wam, jak my w tym roku Sylwestra spędzamy. Jak spędzamy ten dzień, jak spędzamy ten wieczór, noc. I jak wchodzimy w nowy rok 2024. Także zapraszam na vloga ze mną. To jest dobre. Jak kot. Wlazł do pudełka. Cześć! Cześć! Dobre? Tak? Tak. Jednak nie. Tutaj zobaczcie, taka jeżdżalnia też jest. Tam sobie pan jedzie. Tak to wygląda. Tutaj można dzieci malować, tutaj jest jedzenie, a tam się kupuje bilety do parku linowego. Zobaczcie, co kupiliśmy. To Arifa sobie zażyczyła, to je Joka i jego kolega, to je koleżanka z synkiem, a to jest dla mnie taki budyń. Zobaczcie, jaki ładny kubeczek, jaka grafika piękna, na 2024 rok. Zobaczcie, jakie piękne ozdoby w Marinie mamy. Choineczka. No drzewko to zacne, powiem Wam. Przepiękne. O, i tutaj jest jeszcze reniferek. Zobaczcie, ładnie to wygląda. Jesteśmy teraz, słuchajcie, w Marinie, dlatego że to jest Luna Park i dzieciaki bardzo chciały pójść do Luna Parku, także idziemy. W ogóle pierwszy raz spotkałam się z tym, że tutaj policja stoi przy bramie i nie wpuszcza, słuchajcie, kontrolują ruch tutaj na rondzie. I nie wpuszczają, słuchajcie, aut, bo nie ma miejsca. Ludzie po prostu wybyli na miasto, żeby poświętować nowy rok. Także tak. Także musieliśmy zaparkować auto na zewnątrz, no ale nic, przejdziemy się kawałek. Idziemy do tego Luna Parku, a potem wracamy do domu.
właśnie na Diabelski Łyn, tak to się mówi po polsku. I z dzieciakami, jestem tutaj z koleżanką i z dziećmi jesteśmy, także zobaczymy panoramę. To siadaj tutaj, z tej strony siadaj gdzieś, nie? Jak wysoko! Zobaczcie, jak wysoko jesteśmy! Wieczorem. Jak widzieliście sami, na Sylwester upłynął nam, grając w planszówki i inne gry. Spaliśmy krótko. 4,5 godziny dokładnie spałam dzisiaj. Czy widać po mnie? Nie wiem. Czuję się wyspana, o dziwo. Ale tak, spaliśmy tak krótko, dlatego że poszliśmy późno spać. Właśnie ze względu na to, że graliśmy sobie w te gry. Fajnie nam ten czas upływał razem. Super się jest tak spotkać raz jakiś czas. Jak dzieciaki pójdą spać, wymęczyliśmy ich tak, że poszli spać i potem mogliśmy sobie pograć. Słuchajcie, my nie mogliśmy się tym nacieszyć i poszliśmy około 4 w nocy spać. O 8.30 wstałam. Arwia była dzisiaj dla nas łaskawa, bo około 8 wstała i pół godziny jeszcze coś tam cichutko się bawiła. Ja tam ją gdzieś słyszałam, więc wiem mniej więcej o której godzinie wstała, a 8 godzina to na Arifę jest bardzo późna godzina. Teraz, słuchajcie, zaczynamy ten nowy rok tym, że jedziemy na śniadanie, zjemy śniadanie na mieście, dzieciaki pobawią się w parku, no i potem właśnie nasi przyjaciele muszą się zabierać i wracać do domu, do tej przyjaciółki. Mama z tatą przyjechali i byli u nich dość długi czas i dzisiaj mają plan, aby wrócić do domu. Więc muszą wrócić oni do nich, troszeczkę jeszcze z nimi czasu spędzić. Ale tak, mimo wszystko przyjechali do nas, tak jak zaplanowaliśmy wcześniej. Fajny był ten Sylwester, totalnie w moim stylu. Ja nie jestem typem osoby, która lubi imprezy, lubi, wiecie, żeby się tam alkohol lał, właśnie głośna muzyka i tak dalej. Tylko właśnie wolę bardziej na spokojnie, kameralnie, w takim mniejszym towarzystwie. I myślę, że chyba każdy jest zadowolony. I dzieciaki są zadowolone, bo się wybawiły. I my jesteśmy zadowoleni, bo tak dobrze zjedliśmy i pograliśmy sobie w grę, także miło czas spędziliśmy. Na pewno musimy to powtórzyć. No, także tak, dzisiaj jest kontynuacja tego vloga, kontynuuję nagrywanie go, bo tak mi się wydaje, że chyba jakoś mało nagrałam, także zobaczymy, co dzisiaj jeszcze będziemy robić, może coś ciekawego wam pokażę. Zobaczcie, co tutaj Afoś zrobiła z
babą dzisiaj z Lego. No, coś fantastycznego. Zobaczcie, taka piękna papuga. Ale ładna. No jeszcze czegoś takiego nie widziałam. A tutaj się chyba je policzek odczepi, zobacz. Co z tej strony ma? A z tej strony nie ma. Gdzie ten klocek jest? Na klocek. No, babie, pokaż, to znajdzie ten klocek. Gdzieś musi być. No, fantastyczna. Pupcia tutaj wystaje. Któż to tutaj śpi? Babinka. Tak? No tak, ciepłutki kolorowy jest tak. Ojojoj. Tak, pańcie teraz gryź, bo ci przeszkadzam. No one talks, and tears will freeze unless.